dowodu IMUSB 0403 służy do podłączenia miernika Sanwa PC5000A do komputera. Komunikacja odbywa się przez łącze USB. W ogóle moduł jest bardzo tani, bo kosztuje około 30 kilka złotych. I po prostu ten moduł należy przykręcić do z tyłu obudowy miernika PC5000A. Także montaż jest bardzo prosty. Po przykręceniu tej jednej śrubeczki moduł jest gotowy do użycia. Podpinamy łącze USB. I dla testów podłączę zasilacz. No i teraz moduł łączy się przez COM, port szeregowy, czyli na USB jest symulowany port RSA232. Czyli w terminalu możemy połączyć się przez COM, który powstał w naszym systemie. Prędkość tu nie jest istotna, ponieważ moduł nie komunikuje się dalej z jakimiś urządzeniami przez USB, przez łącze szeregowe. I teraz do modułu wystarczy wysłać komendę read tekstowo, czyli musi być read i znak Entera. Może zmienię trochę czcionkę, żeby było lepiej widać odpowiedź. O! I mamy najpierw znak plus minus, a następnie 6 cyfr, no i oczywiście plus przecinek. Tak, wysyłam send read i otrzymuję wynik. I później następuje taki ciąg NY, to są odpowiednie nastawy miernika Sanwa, czyli jakie jednostki, czy mierzy zmienną część, czy stałą. To w opisie tego modułu, tam można znaleźć opis. No, żeby to jakoś używać w oprogramowaniu, ten miernik, stworzyłem klasę PC5000A, szukajcie na GitHubie, na moim koncie. Należy sobie właśnie tutaj pobrać. I teraz po pobraniu pokażę, jak to używać w C++. Nazwę sobie odczyt Sanwa. Muszę
muszę dodać do projektu odpowiednie pliki. Czyli z tej paczki pobranej z GitHuba, tam powinniście mieć wtedy... takie pliki jak pc5000acpp i do tego jeszcze będą potrzebne pliki rs232c i rs232h. I potrzebny jest jeszcze plik nagłówkowy PC5000AH. Oczywiście muszę ten plik zainkludować. Właściwie tutaj wystarczy jeden plik klasy PC5000A. Plik nagłówkowy. Testowanie PC5000. No i skoro używamy klasy, to tworzymy obiekt typu PC5000A. Nazwę go sobie miernik. I tutaj w konstruktorze należy podać wartość integer, numer komu. Tak. Nie tekst, tylko wartość całkowita. Teraz, żeby to zademonstrować, to może w pętli zrobię kilka odczytów. Może jeszcze jakąś zmienną, w której będę przechowywał odczytaną wartość. Czyli napięcie będzie się równało miernik. I tutaj mamy stosowną funkcję getMultimeter, która pobiera wartość zmierzoną przez miernik. Tam należy podać wskaźnik na zmienną typu integer error. Jeżeli coś nie udałoby się odczytać miernik, to wówczas w zmiennej error można doszukać się, jaka była przyczyna. Normalnie, jeżeli wszystko jest ok, to error jest po wykonaniu tej funkcji, error jest równy 0. No i wyświetlę czytaną wartość na konsoli. W ogóle ta klasa jest bardzo uboga, ponieważ no, tego multimetra zdalnie nie jesteśmy w stanie ustawiać. Wszystkie ustawienia należy wcześniej wykonać jakby na mierniku. Tak, bo przecież nie przekręcimy tym dużym pokrętłem zdalnie. No i teraz sprawdzamy działanie.
No i widać, działa. Może jeszcze dla przykładu jakieś inne napięcie. Tak, widać, również działa.